Loża radiowa. Profesor Edmund Nowak jest gościem dzisiejszej Loży Radiowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, właśnie co pan robił 13 grudnia 81 roku, pamięta pan? Ja tu przyszedłem z innej okazji. Ta wie, ale muszę zapytać. Dzisiaj pytam wszystkich. Że tak. Była piękna, mroźna noc. To też pamiętam. Kiedy zawiadamiano pracowników instytucji w nocy, żeby zgłosili się do swoich zakładów instytucji. I mnie powiadomiono gońcem, dlatego że autorzy chyba nie przewidzieli w województwie opolskim, że mogą być wyłączone telefony. W związku z tym zostałem obudzony o godzinie 2 w nocy i dreptałem przez Opole. Było cicho, pięknie, mroźnie, nie było nic słychać. No i zgłosiłem się, byłem szeregowym pracownikiem. Zgłosiłem się, tam czekałem i wśród tych, którzy tam również przybyli, mała grupa, no to różne były nastroje. Jedni, tak jak pan redaktor tu powiedział, no cieszyli się z tego i tak butnie występowali, że to teraz skończyła się dopiero anarchia Solidarności. Tak, dopiero teraz pokażemy, co potrafimy. Część była bardzo, że tak powiem, spokojna, a raczej było widać, że się martwią o rodziny, o życie i tym podobnie, żeby nie wydarzyła się jakaś tragedia większa, bo to jeszcze przed wujkiem było to w tym dniu, to nic nie stało się. No i liczyła również, że pewna część na pewno liczyła na pewne zdecydowane reformy, ale nie w sensie po prostu wojskowym, tylko w sensie reform gospodarczych. No i na tym część się, tak jak ja, zawiodła, dlatego że później miałem do czynienia z tymi grupami operacyjnymi wojska, które na wszystkie gminy zostały wysłane. No i oni tam dyktowali odpowiednie decyzje, obiecywali mieszkania, no i w ogóle szarogęsili się. Także wójtowie, prezydenci miast, no prezydenci w sensie nie byli naczelnicy, no byli bardzo poddani dosyć swojemu reżimowi. No i karali, że dym się z cegielni ulatnia, nie na przykład, no, bo jak się miał nie ulatniać. Każdy pretekst dobry. Także, no i później już szara rzeczywistość. No największe pamiętam, wróciłem do domu nad ranem, czy rano, to syn do mnie tam z buzią, że bajki nie puszczano, a później no, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego doszła do wniosku, że z dziećmi nie ma co walczyć i trzeba te bajki puścić. Perspektywa różnych pokoleń na ten sam dzień. A taki humorystyczny, ale mój ojciec, który mieszkał właśnie w powiecie oleskim, on po 3 dniach wystraszony, że nie mamy co jeść, jej stan wojenny, wziął taki rucksack, jak to się mówi, czyli plecak tradycyjny i przywiózł nam kartofle, mijając wszystkie posterunki, królika zamarzniętego. Go przepuszczali, zapukał do domu, bo się bał, że nie mamy co jeść. No, no bo jak wojna, to wojna. No, takie to były czasy. No, takie były czasy. A gdzie tata mieszkał? W powiecie oleskim, mojej rodzinnej wsi. A właśnie, czyli w Biskupicach. Biskupica, koło Olesna. I ma pan ze sobą książkę na temat Biskupic? No mam. I to całkiem taką, powiedziałbym, solidną. I to ciepła publikacja, 2017 rok. 2017. Napisana i wydana przeze mnie. Także jestem i autorem, i wydawcą. No, o inspirację pytać nie będziemy, bo to chyba oczywiste. No, chociaż można by było zapytać. No to pytam. No to skąd pomysł? Z pomysłem to tak walczyłem już dawno. To znaczy, pomysł się pojawił wcześniej i wynikało to z kilku rzeczy. Tak, po pierwsze to stąd, że jest to moja rodzinna wieś. To miałam na myśli, mówiąc o oczywistości. Jak Kazimierz Kutz, reżyser, powiedział kiedyś taką znamienną, którego cytuję tutaj, rzecz, że trzeba uciec od swojej zbiorowości, żeby po jakimś czasie wrócić. Ja też wybyłem z tej miejscowości po maturze w latach 60., połowie lat 60. No i tak poszedłem w świat,
i już później wracałem tylko sporadycznie, bo tam rodzice mieszkali, już nie miałem takich kontaktów z ludźmi na co dzień. No i tak ciągle nurtowała mnie wieść, że może po tej linii schodzącej życia należałoby po sobie coś zostawić o tej wsi, tak? Dedykować moim sąsiadom, rodzinie, nieżyjącym już kolegom, materialny jakiś ślad. Różne są materialne ślady. W moim wypadku tu chodziło o publikację. I wybrałem pierwszy okres, najtrudniejszy chyba w historii Polski powojennej, przedstawiany teraz w różnych barwach, czarno-białych niekiedy, niekiedy niesprawiedliwie, czyli pierwsze dwudziestolecie. Chociaż to nie jest pełna monografia, dlatego że przede mną o historii parafii rzymskokatolickiej i kulturze wsi pisał ksiądz Bernard Joszko, to znaczy proboszcz tej parafii rzymskokatolickiej. Później wydał jeszcze kronikę parafii ewangelickiej i kronikę szkoły katolickiej w ubiegłym roku. Także to nie jest pełna monografia wsi, to jest tylko pewien okres, czyli dwudziestolecie, z tym, że dokonuję tutaj często, że tak powiem, takiego wychodzę poza cenzurę. To znaczy wcześniej po prostu dotykam niektórych spraw i również wychodzę poza 65 rok, bo nie da się zamknąć tak dokładnie. O szczegóły naszego gościa zapytamy już za chwilę. W Loży wracamy do Biskupic koło Lesna i do rozmowy z Edmundem Nowakiem, który napisał o tychże Biskupicach książkę. Co inspirowało, czy co pociągało pana najbardziej? Rozumiem, że losy przeciętnych, zwykłych mieszkańców, czy raczej spojrzenie takie administracyjne od strony władzy, czy obie te perspektywy? To znaczy jest tam i od strony władzy, dlatego, że jest to wieś, która przechodziła pod różne podporządkowanie administracyjne. I ja to w książce również uwzględniłem. To działało niestety negatywnie, dlatego, że jeżeli się przenosi jakąś zbiorowość, wieś, w sensie administracyjnym, najpierw do jednej gminy, później do drugiej gromady utworzono i tak dalej, to działało niestety negatywnie. Więc ja poruszyłem ten aspekt administracyjny, ale mnie interesowała głównie wspólnota wiejska, osadzony w tej realiach powojennych, doświadczeni przez wojnę tragicznie, mieszkańcy starali się po tych latach wrócić do normalności. I chcę powiedzieć, że no, dużo robili, żeby do tej normalności wrócić. Piszę również o tym, że może to zabrzmi dziwnie, ale bardzo duża część tych mieszkańców, będących Ślązakami, akceptowali istniejącą sytuację polityczną. Oni akceptowali, oni się udzielali aktywnie w organach władzy i tym podobnie. Oni szukali swojego miejsca. I moim zdaniem, napisałem to, nie można ich za to potępiać. Oni działali w dobrej wierze. Ale jeżeli ja piszę o ludziach, to mam na myśli to, żeby nie przedstawiać wszystko idealistycznie. Otóż to byli mieszkańcy, którzy byli prostymi ludźmi w większości, pracowici, religijni, ale też nie można powiedzieć, że nie pozbawieni wad. A jak duża to była społeczność? To znaczy w ogóle? Tak. No początkowo, jak powiedziałem, to około 1000 mieszkańców, dlatego że tutaj jeszcze trzeba doliczyć przysiłki, dlatego że były dwa przysiłki, drogi biskupskie, biskupskie drogi i kolonia biskupska. No i później powstała Gromadzka Rada Narodowa, no to już było około 1350 osób. I jak wiadomo, w takiej społeczności, no to są ludzie i ludziska. I staram się, że tak powiem, wyważyć tutaj to, co pozytywne, ale chcę powiedzieć też, nie unikam niektórych po prostu pokazania wad, ułomności u ludzi, urzędników i tak dalej, paradoksy, które pojawiały się w życiu publicznym w tej miejscowości również i, mówią szczerze, nawet krytycznie o sobie samym też napisałem.
A no. Z czego głównie pan korzystał? Bo jak się pisze o 20 latach po wojnie, no to trzeba pewnie do jakichś archiwów się udać. To był dylemat. Pani na pewno wie, że uniwersytet, gdzie pracowałem, no kiedyś była konferencja pokrzywnej i tam wygłosiłem taki referat obywatela, władza lokalna na przykładzie gminy Kościeliska. Zostało to opublikowane. I wtedy dotknąłem tych problemów. Później wygłosiłem jeszcze jeden referat, opublikowałem o mojej wsi taki tekst u profesora Lisa w studiach śląskich. A tutaj się wahałem. Początkowo to ja miałem na myśli napisanie coś tylko na podstawie wspomnień osobistych. Natomiast później doszedłem do wniosku, że należałoby niektóre te wspomnienia poprzeć dokumentami, to znaczy archiwami. Z rozmów teraz toczonych, prowadzonych? Relacja? To jest co innego. Ja o wspomnienia osobistych. Aha. Natomiast to jest dobre w przypadku, kiedy się długo przebywa w danej wsi. Natomiast ja po 20 latach wybyłem i tylko wracałem sporadycznie. W związku z tym ja ten pomysł, to znaczy później już cierpi człowiek każdy na tak zwany deficyt pamięci. Już mam luki. Ludzie poumierali, tym podobnie moi koledzy. W związku z tym zacząłem, że tak powiem, korzystać ze źródeł archiwalnych. Źródeł archiwalnych, literatury i relacji różnego rodzaju i tak dalej. No i zacząłem obudowywać to źródłami archiwalnymi. Dlatego, że to jest gatunek, który napisałem, on nie mieści się w konwencji dosłownie pracy naukowej w 100%. To jest zarówno źródła archiwalne, są to wspomnienia, relacje świadków, no więc na pograniczu wszystko tak po prostu. I te źródła archiwalne bardzo bogate upodabniają książkę do pracy czysto naukowej, chociaż ja tutaj akurat chcę podkreślić, że to nie traktuję to tak całkiem naukowo, raczej luźnie. Archiwa parafialne? Urzędowe? To znaczy parafialne. Ja w tej książce nie dotykam kwestii religii. Powiedziałem, że no przede mną napisał, ale za jednym wyjątkiem. Mhm. Otóż nie dotykam kwestii religii, nie jestem historykiem kościoła, więc napisał proboszcz o parafii rzymskokatolickiej, również podnosząc kwestię w pewnym sensie, napomykając o społeczności protestanckiej. Dlatego, że tam była społeczność protestancka, nawet byli innej w pewnym momencie jakieś indywidualne osoby wyznania judaizmu. Kiedyś tam w przeszłości. Za jednym wyjątkiem, na czym się zastanawiałem, dlatego że napisałem o społeczności protestanckiej po II wojnie światowej. Jeden rozdział poświęciłem, przedostatni rozdział, dlatego że wydawało mi się, że ten problem obecności protestanckiej społeczności nie został po prostu uwypuklony. Dlatego, że kościół protestancki przestał istnieć, parafia przestała istnieć i w 1946 roku został przekazany, tak jak to było na Śląsku Opolskim, w ogóle na Dolnym Śląsku, do parafii rzymskokatolickiej, przejęty przez kościół katolicki. Ja tutaj opieram się na historykach kościoła, między innymi profesora Hanicha, doktora Alojzego Sitka, księdza, którego bardzo szanuję za jego poglądy, no i innych naukowców, jak profesora Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu Toruńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o archiwa kościelne ewangelickie, protestanckie, to się zawiodłem, a i więcej tego komentować nie będę. To za chwilę zapytamy o konkretne historie, konkretne. Jak wyglądało życie w tym dwudziestoleciu? Profesor Edmund Nowak wciąż z nami w studiu i rozmowa o biskupicach, najnowszym przedmiocie książki pana profesora. Nie bał się pan trochę pisać o sąsiadach, o tych najbliższych, no to zawsze tych, to takie to plotkarskie troszkę dla niektórych, delikatne. Prawda? To są delikatne tematy. Łatwiej pisać o obcych. Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że miałem takie zahamowanie, ale już pisałem trudne tematy. Jak pan redaktor wie. No tak, bardzo w końcu trudne, obóz w Łambinowicach, tak, bardzo. No, nie, tu ciężki temat. Bardzo ciężki temat, który się wleczy do dzisiejszego dnia, więc mówiąc szczerze, miałem takie obawy, ale jednak przeważyła chęć takiego obiektywnego pokazania tego życia codziennego w ciągu dwudziestolecia. I nie obawiam się jakichś większych po prostu reperkusji ze strony moich sąsiadów. A jak wyglądało to życie? Życie było bardzo trudne. Pod 1945 roku, 20 stycznia 1945 roku weszły oddziały Armii Czerwonej do wsi. Tak? Niemców już nie było. Mówią szczerze, pierwszy oddział zwiadowców napotkał mój dziadek, który był odważnym mężczyzną, znał trochę język rosyjski, bo był w niewoli rosyjskiej na Syberii przez 2 lata. No i przywitał tam, to znaczy nie przywitał, tylko podjechał do niego w stopniu majora oficer i zapytał się, czy są żołnierze niemieccy. Dziadek powiedział, że nie ma już żołnierzy, uciekli. No to dobrze. Zajęli tam majątek ziemski, były dominium i po prostu tam na kilka godzin się po prostu umieścili. A to ten dziadek, którego fotografia jest tak na jest, okładce, tak? Tak. A później z tymi liniowymi to nie było kłopotu. Natomiast później przyszli te długorzutowe, albo inaczej mówiąc, maruderzy, którzy szabrowali, po prostu gwałcili, kradli i stawiali wszystkich pod ścianą, żeby ich rozstrzelać. Oni byli najgorsi, oni dokonywali tam najgorsze rzeczy na tej wsi. A później następowała już codzienność, brakowało w zasadzie wszystkiego. W pierwszych latach niedostatek gonił niedostatek. Zarówno materiałów budowlanych, odzieży, jak i przede wszystkim żywności. W związku z tym rozwijał się handel. Handel, między innymi ja opisuję, przyjeżdżali z tego okręgu górnośląskiego tak zwane bytoniarki, które były ścigane przez milicję i UB, bo oni według nich roznosili propagandę antysocjalistyczną i oni przywozili materiały, odzież przede wszystkim, buty, a po prostu w zamian za to wywozili na Górny Śląsk żywność, masło i tam mięso i tym podobnie. I moi rodzice i mój dziadek również taką panią gościli w domu i pomagali jej później to nosić na pociąg i tym podobnie. Mówiąc szczerze, brakowało wszystkiego. I były to bardzo trudne czasy dla tych ludzi, tych mieszkańców. Chociażbym wspomniał, że na wsi po wojnie było tylko 7 koni. 7 koni, nie było po prostu czym uprawiać pola. Wykorzystywano krowy, jeżeli ktoś miał. A cała wieś pamiętała mojego dziadka Jana, który szpadlem zrył ponad 30 arów ziemi, dlatego że nie miał sprzętu pociągowego i tym podobnie. I on to zrobił szpadlem, po to, żeby przygotować 30 arów. Po to, żeby po prostu ten. Bardzo było wielu ludzi, było ubóstwo. Wielu ludzi samotnych, starszych, które wymagało opieki społecznej. Ja tutaj piszę, a te różnego dodatki socjalne były bardzo, bardzo niskie. A czy bieda zbliżała mieszkańców? Czy pomagali sobie nawzajem? Czy raczej rodziła nieufność? Ja pani chcę powiedzieć, bieda wtedy zbliżała mieszkańców. I wtedy bardzo w cenie była pomoc sąsiedzka, taka autentyczna, wynikająca autentycznej potrzeby. Jeden drugiemu pomagał na polu, czy tam na zagrodzie i tak dalej. Pomagali sobie również udzielenie pomocy w żywności, czy jakichś innych towarach. Chcę powiedzieć, i nawet to napisałem, że w tym czasie bieda była duża, ale pomoc była większa. Odwrotnie niż teraz jest. Bo ostatni mój rozdział poświęcony jest takiemu przeskokowi do
do dnia dzisiejszego z perspektywy czasu. Wieś współczesna z perspektywy czasu. I tam no trochę sarkazmem piszę, że tak mówię szczerze, będę delikatny w tym, jeżeli chodzi o wieś współczesną. To obrosła tujami, ładnie może wygląda, ale ta pomoc sąsiedzka, taka autentyczna, jest w zasadzie w zaniku. Wspólnoty już nie ma. To nie tylko moje słowa po prostu są, ale można się w pewnym sensie zgodzić. Także to jest bardzo trudny okres. Dzieci były strasznie ubogie. Ja tutaj opisuję, no nie, to za krótki czas, żeby o szkole mówić. No niesamowite ubóstwo tych dzieciaków. Pierwszy dyrektor szkoły, który w 1935 roku w czerwcu przyszedł, no robił wszystko, żeby zapewnić jakieś dożywianie. Starał się o jakieś tam kakao. Sam byłem, po prostu też korzystałem z tego. Kawałek chleba z marmoladą. I jak obchodzono, jeżeli mogę, jeden charakterystyczny moment z tej szkoły, obchodzono świętego Mikołaja pierwszy w 1945 roku i podzielono po prostu klasy na dwie grupy. Klasy od pierwszej do czwartej otrzymywali, tak, ciastka, jabłka, po jabłku i zeszyt. A klasy od piątej do siódmej otrzymywali to samo, ale bez jabłka. Także bieda była, to jest no naprawdę nie do wyobrażenia. To panie profesorze, na koniec, gdzie tę książkę będzie można kupić? Czy w ogóle będzie można kupić? To jest nakład bardzo mały. Głównie jest przeznaczony dla mojej rodziny i bliskich znajomych. Ja jeszcze nie penetrowałem, gdzie tą książkę, kto mi przyjmie ją. Rozmawiałem z księgarnią w Oleśnie, bo tam to raczej będę starał się kilka egzemplarzy umieścić, żeby była możliwość. I na pewno w lokalnych bibliotekach, tak myślę, po to by można było po nią sięgnąć. Tak, no to trochę jest takie niestosowane, bo ja jestem autorem i wydawcą i tu niekiedy nie wiadomo, jak się już się zaopatrzyłem w rachunek no tak. I tak dalej, buzetki, żeby ten, nie jest to takie proste, jak się urozumie. No nie jest takie proste. Bardzo dziękujemy naszym gościem, profesor Edmund Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Loża radiowa.